będzie coś wyjątkowego. Będzie coś wyjątkowego, ja o to poprosiłam, jestem szczęśliwa, że to jest. Będzie coś wyjątkowego, bo to jest obraz, którego nie ma na ścianie, więc mogą go Państwo zobaczyć tylko na ekranie. Powstał w czasie pleneru malarskiego. Obraz ma tytuł Stara chata. Jerzy napisał do niego też wiersz. Znowu to słowo i obraz zostały połączone. Ja jestem wielką fanką tego obrazu. On w rzeczywistości wygląda jeszcze pięknie. Ale po prostu został tam. Został tam po plenerze. Artyści po plenerze zwykle no, są proszeni, żeby zostawić obraz. No i po prostu niestety nie mamy do niego dostępu, nie możemy go obejrzeć, ale jest stara chata. Piąta nad ranem, jeszcze o tym nie wiedziałem. Obudziłem się, grała w pamięci muzyka. Myśli wirowały, jakby jeszcze nie poszły spać. Ubrałem swe ciało w najpiękniejszy strój poranka. Bose stopy smakowały poranną rosę. Tylko pierwsze kroki były nieudanie zaniedbane. Nasycony zapachem prozy poległem wśród chabrów, maków, rumianków i wszechpanujących traw. A tam, niedaleko torów, gdzie zawiadowca stacji dobrze wie, kiedy nadjedzie kolejny wagonów skład, gdzie nowe domy, a zamiast sadów samochody. Tam, zagubiony w zaroślach, zasnął świat. Stara zagroda, nie pamięta już, kto o nią dbał. Jakiś składzik z wyrwanymi drzwiami, jakiś gar i dzban. I wychodek, starowinka, wykrzywione boki dwa. Stara chata, pokruszany komin wspiera biedny dach. Ilu ludzi, ilu zwierząt tam dożyło swoich lat, ile świąt, ile modlitw, oby Bóg zdrowie dał, ile rozstań i powrotów, ile listów i odwiedzin, ile śmierci i narodzin. Gdzie są teraz tamte dzieci? I gdy przed nią na obrazie chcę odtworzyć tamten czas, kiedy wiatr kroplami deszczu twarz owiewa, słyszę szepty, że po torach do zwierzyńca pociąg gna i huczy już w kominie, aby gościom przy obiedzie ciepło dać. I ostatnia taka niespodzianka, to jest również obraz, którego już nie mamy. Już nie mamy, ponieważ trafił do artysty, trafił do poety. Kazimierz Żarski, nasz przyjaciel, poeta, również tłumacz, tomik wierszy, który prezentował kiedyś na Pradze w takiej fantastycznej kawiarni, ma tytuł List do Emily. Oczywiście chodzi o Emily Dickinson. Ten piękny obraz też już niestety go nie mamy, mówię niestety, bo był fantastyczny, w pięknych odcieniach błękitu. Cudowny, jeden z moich ulubionych. Zawisł teraz na ścianie, gdzieś tam w Borach Tucholskich. Listy do Emily, listy. Nadziei ptaki wiatr rozgonił, nie wrócą tu przed laty. I tylko ciepła ślad na dłoni i miłość poza światem. Utrzymaj wiecznie serca bicie, niech stopi lud oschłości. Usłyszysz morza szum o świcie, jak wyrok samotności. Okruchy duszy twej wirują w przestrzeni poza światem. Pożegnaj ptaki, co kołują, by wrócić tu przed latem. To już wszystko z tej prezentacji poetyckiej. Myślę, że było miło usłyszeć ten przewodnik po wystawie.